Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa w naszym studio specjalnym, które trwa już od 24 lutego, 6 rano. Cały czas komentujemy to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wokół. Jak wiemy, w tym tygodniu doszło jeszcze jedno wydarzenie, też świadczące o tym, jak Rosja jest bardzo agresywna. Polska, Litwa i Bułgaria mają zakręcony gaz, mimo zawartych umów, mimo tego, że rozliczaliśmy się. Rosja ukarała nas za to, że odmówiliśmy płacenia w rublach. Mam wrażenie, że to jest moja opinia, tylko że polski rząd odetchnął, bo Rosja sobie sama na siebie sankcje wprowadziła. My gaz mamy skądinąd, a nie będziemy musieli kar płacić. Ale zanim o tym wszystkim będziemy rozmawiać w drugiej części, to w pierwszej gość specjalny ze specjalną datą, Jan Pietrzak. 85 lat. Ja nie wiem, czy to wypada mężczyźnie wypominać lata. No, nie mam z tym problemu. U Chińczyków to jest tak, że jak mówią, że pan jest starszy ode mnie, to jest to komplement. Tak jest. No, wydaje mi się, że to jest powód do jakiejś chwały, że udało się organizmowi wytłumaczyć, że musimy jeszcze trochę pożyć dłużej, bo mamy parę spraw do załatwienia i nie da szybko odchodzić z tego świata. Tak, tak. Mam to za sobą, te przemyślenia, panie redaktorze. A z tych 85 lat ile na scenie? Na scenie 62, od 60 roku. Czyli od 23 roku życia, tak? Tak, tak, bo ja byłem najpierw w wojsku, 9 lat skończyłem wojsko, potem pracowałem w fabryce i trafiłem do hybryd już tak w wieku, jak w fabryce pracowałem, telewizorów. Zacząłem chodzić do hybryd, jakiś kumpel mnie zabrał i tam mi się spodobało. No i tak tam przylgnąłem, zacząłem mówić wiersze, coś i tak. No ale przecież to nie było tak, że wszedłeś na scenę i zacząłeś mówić. Ktoś cię tam musiał na tą scenę zaprosić. To różnie było. To była dosyć spontaniczna, młodzieńcza taka sytuacja. Nie trzeba było mieć specjalnych egzaminów ani przepustek. Chodziło o to, co kto potrafi zrobić na tej scenie. Ale kto powiedział? Tam jest Jan Pietrzak, on ma poczucie humoru, niech coś powie? Czy... Nie, to jakoś zbyt tutaj naiwnie pan redaktor podchodzi do złożonej substancji życia. No nie wtedy na świecie mojego. Nie było, no to no ja właśnie, próbuję właśnie. Się dowiedzieć, jak bo to się... Takie miejsce ożywionej kulturalnej działalności, Klub Hybrydy i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Głównie nadawali ton jazzmeni, bo tam była czołówka polskiego jazzu, który wtedy wyszedł jakby z katakumbu. Przestał być zakazany jazz pod koniec lat 50. Więc tam to było to środowisko. I drugie środowisko bardzo silne poetów młodych. Cała grupa młodych poetów, która się potem nazywała Orientacja, Pokolenie Współczesności i tak dalej. I oni tam się spotykali. Jeżeli człowiek był ciekaw życia, a ja byłem, bo ja byłem po wojsku i nie wiedziałem w ogóle nic o tym wszystkim, a zwłaszcza o problemach młodej poezji, więc to dla mnie było pasjonujące dosyć. Szukali kogoś, kto potrafi recytować wiersze. Mówić wiersze tak, żeby były one lepiej wygłaszane, niż sami poeci pod nosem mruczeli. No i tam dali mi coś do przeczytania raz i drugi. Częsty przypadek, że okazało się, że mówię wiersze dosyć dobrze. No i w związku z tym tak przylgnąłem później to, tamto, no zacząłem prowadzić takie koncerty. A z tych poetów, przepraszam, bo to pewnie oni są po różnych stronach albo byli po różnych stronach świata, no ale to ciekawe, kto wtedy był w Hybrydach? Tam w tym klubie Hybrydy był Stachura na przykład, to był mój równolatek, taki kumpel Edek Stachura, Stanisław Grochowiak, to był taki jakby przywódca tej grupy całej. Znaczy ja jestem z tych, co jeszcze wiedzą, co to Stachura i Grochowiak. Grochowiak, ale był Górzański Jurek, świetny poeta. Może mniej popularny, Zbyszek Jerzyna, Bordowicz, aktor również. Przychodzili z tej starszego pokolenia ludzie, nawet między innymi Władysław Broniewski przychodził, bo go zapraszali czasami. Jeszcze na początku lat 60. żył i przychodził tam czasami. To taki zniszczony przez komunę właściwie. Wysunęli go na to jako barda komunistycznego, a on był w gruncie rzeczy zupełnie psychicznie. Starym PPS-owcem w głębi duszy. No legionistą, kapitanem z legionów, oznaczonym orderem Virtuti Militari. No, to był człowiek, którego komuna zniszczyła. Chciała go z niego... Ale nie wiem, czy wiesz, że miał taki dobry jeden moment przebudzenia, bo w czasach Stalina chcieli, żeby napisał nowy hymn. Bo chcieli zmienić hymn i on się nie zgodził.
powiedzieć. No być może tak. Ja tak, no, nie znam szczegółów, ja tylko mówię o tym, opytasz, kto tam bywał. Bardzo różne roczniki, różne pokolenia. Jak się zorientowałem, że mnie to pasjonuje i wciąga i zacząłem się tym bardziej zajmować, raczej organizacyjnie, tak, tymi występami, no to natychmiast się pojawili pisarze ze sztukami, żeby wystawiać. Także wystawiłem sztuki Janusza Krasińskiego. Bardzo udane przedstawienie Czapa, czyli Śmierć na raty. Niezwykle interesujące. Co znaczy wystawiałeś? Byłeś reżyserem przedstawienia? Nie. No, zorganizowałem reżysera Mariusza, mylę lata nazwiska. No, w każdym razie zaangażowałem reżysera, zaangażowałem aktorów, ustawiłem próby, no i premiera poszła. Później żeśmy robili różne składy, bo koledzy amatorzy też chcieli grać, w tym moi, a nie tylko zawodowi aktorzy. W związku z tym sztuka szła dosyć długo, jeździliśmy na festiwale studenckie. Wystawiłem również jako kierownik teatru, jako ten menadżer taki główny. Właśnie nie z nadania, tylko z takich rozmów mnie koledzy z tego tak wystawili. Ja po prostu miałem doświadczenie życiowe, byłem dosyć dobrze zorganizowany. I to mi się bardzo podobało. Ta praca mi się podobała i to, że z tej fabrycznej... Czyli zacząłeś bardziej od menedżera niż bardziej satyryka. Bardziej od menedżera, tak. I to w zasadzie w twoim życiu się cały czas przeplata, bo w gruncie rzeczy to zawsze jesteś takim trochę ojcem jakiejś grupy ludzi. Ostatnio widziałem na twoim przedstawieniu bardzo młodych ludzi. Bez mojej specjalnej nawet intencji. Jak się zdarzyło, że miałem taką grupę rozkwierutanych młodych ludzi, zwłaszcza już później, jak ten kabaret bardziej okrzepł i oni wszyscy byli szalenie przejęci już, że mają sukcesy, że coś się dzieje. No ale trzeba było te próby zorganizować, trzeba było te teksty, trzeba do cenzury zajeść, trzeba się było kłócić, zorganizować to. Bilety sprzeda, jak ja wpiszę, zabieram. No dobrze, a w tej cenzurze, no to przecież w gruncie rzeczy to musiało być dosyć zabawne, jak próbowałeś cenzurowi powiedzieć, że tu się nie śmiejemy, a to nie śmiesz. To nie było zabawne, to było upokarzające. No tak z optyki Barei tak wygląda, że PRL był strasznie zabawny. No ja nie miałem takiej optyki Barei, ja doskonale wiedziałem, to nie jest zabawne, tylko jest upokarzające i trudne, ale też nie miałem takiej świadomości, że ja tu robię jakiś waleczny kabaret, który będzie obalał komunizm. Co się okazało pod koniec naszej egzystencji w Hybrydach, bo nas wyrzucono za podburzanie młodzieży socjalistycznej. Bo komunizm był jakimś silnym gorsetem, jak się człowiek zaczynał śmiać, to gorset pękał. No można to i tak. Prawa fizyki tutaj decydują. Można to i tak opowiedzieć. Nie, w każdym razie nie przypisuję sobie jakiejś walecznej roli w początkowym okresie tej pracy. To była raczej taka próba zyskania pewnej świadomości w sferze, która była dla mnie bardzo interesująca, bo całe moje młode życie przeżyłem w gruzach i w koszarach, więc ja byłem człowiekiem zupełnie z innej planety. Takie jak Mariupol teraz widzicie, to ja w takich gruzach miałem dzieciństwo. Takie moje było dzieciństwo w gruzach, koszmarne. 7 lat miałeś, jak było powstanie? No jak powstanie było, ale jak ojca zabili, to miałem 5 lat. Także to był jedyny raz, kiedy go widziałem w życiu, bo i to w trumnie. Dostaliśmy ciało od Niemców, zmiażdżone, zniszczone. Więc miałem 5 lat. Później mama została sama ze mną, później te bomby nam się na głowy waliły. No, piwniczna izba. Zapamiętałem z tego sympatyczną postać niezwykle, która mnie uczyła alfabetu i wierszyka Kto ty jesteś, Polak mały. Naprawdę pamiętam do dzisiaj pochyloną, zgarbioną, chorowała na biodro panią Suchodolską, która była staruszką, no, była młodsza niż ja obecnie. Ale w tej piwnicy, proszę sobie wyobrazić, wśród tych huku, bomb i strzelaninie i smrodzie w ogóle straszliwym, bo tam, no i tak dalej. Pani uczyła gromadkę dzieci alfabetu. Dla mnie to jest tak wzruszające, jak sobie to przypomnę. Bo to było po prostu coś przejmującego. Teraz jak pamiętam, że tu jesteś Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. A tu prawda, Ruscy z Niemcami walczą o każdy dom. Na moich oczach podpalali mój dom, i w drewniaku mieszkali. Przyszło takich dwóch bandziorów niemieckich z miotaczem ognia. Pewnym swoim dzieciństwo miałem straszliwe, bo z tych gruzów mama oddała mnie od razu do wojska, bo kompletnie sobie nie potrafiła ze mną poradzić. I w takim towarzystwie, bo to była taka kompania małoletnich, w takim towarzystwie się wychowywałem przez długie lata. To też jak wyszedłem do cywila wreszcie, już po promocji jako oficer mnie wyrzucili, to już jest odrębny temat, że już jak dorastałem i zacząłem być dosyć, nie wiem, trudnym partnerem dla starszych dowódców, to już konflikty miałem ciągle. Także rozstaliśmy się z tym wojskiem i na moje szczęście. Bo tam potem wszyscy ci koledzy z tego wojska, z tych roczników, właściwie oni wszyscy poumierali dużo wcześniej, bo albo katastrofy lotnicze, ci, którzy poszli do szkół pilotażu, albo się porozpijali, bo to wtedy w towarzystwo, bo oficerowie pili wszystko strasznie. A mi się udało jakoś przeżyć. Także
muszę przyznać, że jestem dzieckiem szczęścia. Jeszcze to sobie spotkało, że ja w tych hybrydach, powiem ci, że taka była sytuacja, że ja się byłem tak zdziwiony, że ludzie biją brawo i mnie słuchają, że to dla mnie samego. Raz spróbowałem coś powiedzieć, brawa, potem jakąś piosenkę zaśpiewałem, o tego, tego, tego. To wszystko było bardzo interesujące. No dobrze, głos dał ci Pan Bóg. Masz rzeczywiście bardzo dobry głos. No ale śpiewać ktoś musiał nauczyć. Nie, no to jest śpiewanie. To się jest cechą właściwie przyrodzoną. Nie ma takiego problemu wielkiego. Dla człowieka, który potrafi śpiewać, śpiewanie nie jest problemem. No dobrze, mamy już 5 minut nam zostało, więc trudno cały mój życiorys opowiedzieć. Z tych 85 lat tak, nie wybierzemy wszystkiego, no, ale może jeszcze się spotkamy przy okazji 90-tki, setki. Tak. Ale gdybyś miał taki moment, który w twoim życiu, może dwa momenty, bo to jeden to zawsze jest ryzykownie, no, ja sam bym potrafił w twoim życiu pokazać, że na pewno to było ważne, no ale to jest twoje życie i twój wybór. Co byś powiedział, że te stwierdziłeś, że to jest coś tak strasznie ważnego, że to taki jest moment kluczowy, tak, jakby, tak. No? Wydaje mi się, że to była Solidarność, to był wybuch Solidarności, bo to, co robiłem w latach 60-tych, 70-tych intuicyjnie, nie z premedytacją jakoś, tylko z temperamentu satyryka po prostu, że sobie kpiłem z ustroju, tam z dygnitarzy i tak dalej. To była dosyć intuicyjna praca. Solidarność potwierdziła to, że miałem rację. To było dla mnie objawienie, że moje taśmy, moje piosenki w radiowęzłach fabrycznych kursują w całej Polsce i raptem trafiłem na barykady, kompletnie nie mając o tym pojęcia. Ja właśnie się chwaliłem, że największe akty mojego piractwa to były w latach 80. jak kopiowaliśmy. No, wiesz jak to działało. Nagrywali ludzie, a o tym w ogóle nie wiedziałem. Tak, grundigi te się pojawiły. Tak. A potem pojawiła się Solidarność, raptem zaczęły wzywać się wszystkie komórki Solidarności powstające. Się okazuje, że biorę udział w jakimś olbrzymim ruchu społecznym. Ja zacząłem się na tym wszystkim zastanawiać, to zupełnie trafiłem na jakieś niezwykłe miejsce. Wyniosło mnie na barykady. Mnie i moich kolegów, młodziutkiego Kaczmarskiego chociażby, który wtedy ze mną występował też. To był taki życiorysowy przełom. No i później był taki przełom, kiedy prezydent Reagan chciał, żebym został w Ameryce i tam pracował, prawda, i tak dalej. A musiałem wrócić do Polski. Wtedy nie wyobrażałem, że nie wrócę. To był stan wojenny. Mało kto wracał w mojej sytuacji. A ja już po tym karnawale Solidarności byłem tak wciągnięty w te emocje, w to, że zmieniamy Polskę, że tu się dzieją rzeczy niezwykłe, że nie wyobrażałem sobie, że zostanę za granicami. Tam miałem mieć jakieś wygodne zupełnie życie, pieniądze poważne i tak dalej. I wróciłem po to, żeby grać w domowym kabarecie, jeździć z gitarą po blokach, występować. Niezwykłe czasy przeżyłem. Mogę powiedzieć, a spotkanie z Reaganem, bo miałeś okazję z nim porozmawiać. Tak. To było później, już jak on był już na emeryturze. To było spotkanie już takie post factum. Natomiast wcześniej kontaktowali się ze mną z Departament Stanu. Ze mną się kontaktowali, namawiali mnie, żebym został w Stanach. Tam. Czyli w sumie Komuna miała rację. No, służby amerykańskie się z tobą kontaktowały. Co? Służby amerykańskie się kontaktowały. No tak, a to jeżeli to cię interesuje, to się mogę powiedzieć, że nawet jak tam jeździłem, to mnie zawieźli do takiego ośrodka, gdzie kształcono żołnierzy do służby w Polsce. Czyli na korytarzach w koszarach amerykańskich widziałem wszystkie plansze poglądowe z broni, z RWPG, prawda, z Pakt Warszawski, mundury, wszystko to było, bo uczono tam młodzież amerykańską, jak w Polsce tutaj, prawda. Ale to jest odrębny temat, no tak, takich przygód, takich wątków ciekawych z tego życiorysu można wyłuskać sporo, które się nadają raczej do tygodnika jakiegoś, o plotkach, a my tu o poważnych sprawach rozmawiamy. I będziemy za chwilę rozmawiać o poważnych sprawach. Dołączy nas Paweł Piekarczyk i porozmawiamy o tym, co dzieje się dzisiaj. Ale do rozmowy jeszcze o Janie Pietrzaku będzie wrócić, bo tutaj pewnie wszyscy mają niedosyt. To się umówimy jeszcze na jakiś program, żeby porozmawiać. Tylko trzeba będzie wybrać jakieś fragmenty, bo to nie sposób. To 85 lat. Up to you. No, widzowie, lud Boży chce, to Vox Populi, Vox Dei. To za chwilę wracamy i komentujemy, co się dzieje wokół nas.